Witam serdecznie. Zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tutaj z badań operacyjnych, zagadnienia transportowego, a dokładnie zagadnienia przedziału, chciałam Wam pokazać, jak można wykorzystać dodatek Solver, żeby znaleźć rozwiązanie optymalne, w którym każdy z na przykład pracowników musi wykonać tylko i wyłącznie jedną czynność, a każda z tych czynności musi być wykonana tylko i wyłącznie przez jednego pracownika. I to, co my tym razem chcemy otrzymać, to na przykład jest maksymalna wydajność. Na oddzielnym filmie umieściłam, jak można osiągnąć wynik minimalny w zagadnieniu przydziału z użyciem dodatku Solver, a w tym filmie, jak chcemy odpowiednio tak dobrać u nas przydział naszych pracowników oznaczonych jako N do naszych czynności wykonywanych oznaczonych jako M, aby wartość funkcji celu była jak najwyższa. Jak mówiłam, każdy z naszych pracowników musi mieć przypisane tylko w jednym miejscu jedynkę jako oznaczenie, że wykonuje konkretną naszą czynność. A zarazem każda z naszych czynności musi mieć w każdej kolumnie tylko jedną jedynkę, reszta będzie zerami. Wszędzie są podpisane sumy tych zmiennych decyzyjnych, które musimy podjąć. Możemy te sumy przeciągnąć na pozostałe kolumny. Tak samo suma w pierwszym wierszu, jeżeli ją przeciągniemy na dół, również może zostać podpisana. Tutaj mamy, powiedzmy, możemy nazwać, że to są wydajności danych pracowników albo zarobek, ile nam da każdy pracownik, gdy wykona poszczególną czynność M. Jeżeli chcemy, powiedzmy, skorzystać z dodatku Solver, musimy wejść opcje, znowu mylę, opcje, dodatki i tutaj musi być zaznaczony ten dodatek Solver. Wtedy klikamy OK. Jeżeli już mamy go wpisanego, wchodzimy narzędzia, Solver i teraz co musimy tutaj wpisać? Po pierwsze musimy określić funkcję celu. Ale zanim w sumie wejdę jeszcze do solwera, pokażę, że naszą funkcją celu jest suma iloczynów, gdzie przemnażam na niebiesko znaczoną ramką tabelę zmiennych decyzyjnych z kosztami, czy tutaj wydajnościami jednostkowymi. To będzie nasza funkcja celu, a wracając do solwera, chcę, żeby właśnie ta funkcja była minimalizowana, nie, maksymalizowana, bo to jest wydajność. Ona powinna być jak najwyższa. Zmiennymi decyzyjnymi w tym momencie są wszystkie nasze obserwacje, które będziemy im przypisywać, czy 0, czy 1. Tak jak mówiłam, 0 czy 1, musimy dodać taki warunek. Jeżeli klikniemy opcję poprawnie, to by było dodaj, ja robię zmień, żeby Wam to pokazać, zaznaczamy, że każdy z tych pól przeciągając musi mieć charakter binarny. Zero-jedynkowy. Tutaj ten warunek ograniczający zaznaczamy dowolną komórkę poza naszym tutaj obszarem, gdzie są jakieś funkcje. I to już nam gwarantuje, że te zmienne decyzyjne będą przyjmowały wartości albo 0, gdy nie będzie danego przydziału, albo 1, gdy będzie dany przydział. Jednocześnie chcemy, żeby każda suma, jaka jest dla każdej z czynności, dawała nam 1. Oznacza to tyle, że każda czynność tylko przez jednego pracownika będzie wykonywana. Jednocześnie chcemy, aby sumy, ile razy dany pracownik pracował nad iloma, powiedzmy, u nas czynnościami, żeby to za każdym razem dawało 1, bo to będzie gwarantowało, że każdy pracownik tylko raz, czy tylko jedną czynność przyjmuje do realizacji. Jeżeli mamy zapisane tak warunki, możemy kliknąć Rozwiąż i to, co uzyskujemy, możemy nazwać rozwiązaniem optymalnym. Dlaczego rozwiązaniem optymalnym? Bo daje nam najwyższą oczekiwaną wartość funkcji celu, a jednocześnie ograniczenia dotyczące pracowników, jak i czynności zostaną spełnione. Pola zaznaczone na 1 oznaczają, że dany pracownik wykona daną czynność.
to będzie przydział, czyli że dany pracownik N1 wykona czynność M1. Pracownik N2 wykona czynność drugą. Pracownik trzeci wykona czynność czwartą, a trzecią czynność wykona pracownik szósty. I tak dalej, te pola. Jeżeli się denerwujecie, o co chodzi z tym zapisem, to ja Wam mogę przypomnieć, że jeżeli Excel wyrzuca taki dziwny zapis, on mówi o tym, że ta liczba istnieje, ale jest bardzo niewielka. Jest ona w zapisie matematycznym, jeżeli sformatujemy, na pewno mniejsza od jednej, tutaj nie dziesiętnej, setnej, tysięcznej, tak? Więc w tym momencie to jest inaczej zapis, że to jest 2,22 razy 10 do minus 16. Czyli ta pierwsza dwójka pojawia się dopiero na 16 miejscu po przecinku. Czyli jest to liczba dodatnia i niewielka. Czemu się te dziwne liczby pojawiają? Ano właśnie dlatego, że zgodnie powiedzmy z teorią matematyczną, jeżeli mam tu 6 osób i 6 czynności, to takich miejsc niezerowych w podsumowaniu powinno być 6 plus 6 minus 1. Pozostałe te pola, które tutaj się zaznaczyły jako ciut dodatnie, czyli nie w niewielkim stopniu, ale dodatnie, po prostu spełniają ten warunek. Nas interesuje dokładnie przydział, żeby każdy pracownik wykonał tylko jedną czynność. A my w tym momencie możemy powiedzieć, że wartość funkcji celu, czyli na przykład wydajność naszych pracowników będzie najwyższa możliwa i będzie wynosiła na przykład 366 zł, przy tym, że każdy pracownik, przy takim założeniu, że każdy pracownik będzie pracował tylko raz, a każda czynność będzie wykonana tylko przez jednego pracownika. Ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło ono zagadnienia przydziału w ramach zagadnienia transportowego, tego algorytmu transportowego. Wykorzystałam do tego dodatek Solver. Zapoznajcie się z pozostałymi moimi filmami. Możecie je komentować, subskrybować, lajkować i jeżeli potrzebujecie, to zadawajcie pytania pod konkretnymi filmami. No i pytania dotyczące tych filmów. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować w sprawie swoich zadań, możecie wejść na stronę internetową tutaj podaną. Możecie też pisać na zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała możliwość, na pewno się z Wami skontaktuję, a Wy oglądajcie te filmy, subskrybujcie, komentujcie, playlisty, wszystko jest dla Was przygotowane. Pozdrawiam i zapraszam do nauki.